Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Ja tak mówię! Jak mówisz? Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie. Ja tak mówię od 5 lat, kiedy mam kanał. A ty teraz do mnie tak krzyczysz, naprawdę? Ja od 10. Cześć wszystkim, lepiej? Tak. Cześć wszystkim, tu wasz szalony Łukaszek i Angeliczka. Nie wiem, czy ją widzicie. Tam jest. Cześć Angela. Hej, hej. Zaczynam tego vloga. Naprawdę ja już wiele razy ostatnio na vlogach wspominałem co jakiś czas, że o tu jestem stary, a tu się starzeję. Ja to teraz, ja już teraz nie domniemam. Ja po prostu jestem stary. Ja to akceptuję. A ja jak młody Bóg się naradzam. Chudnę, lepiej się ubieram, Luka mówi. Gdzie ty jesteś? Widzisz? Ty się starzejesz, a ja młodnieję. Tak jest, jesteś Benjamin Button. W każdym razie mieliśmy tak, w piątek mieliśmy grilla u Wojtka, melanż do piątej. Ja, przepraszam, ja poszłam spać wcześniej. To też. Ale też miałaś melanż i tutaj się nie wybielajmy, bądźmy teraz poważni. Nie tylko ja taki jestem. Ja z Nienią poszłam spać, co i Nienia poszła spać o której? 21? No. A ja już 23 leżałam w łóżku. No to dla ciebie to jest melanż, ja ci mówię, no jak 23 idziesz spać, to już jest późno dla ciebie. Proszę. Co? Szanowni, poszłam o pierwszej i nie mam melanżu. Właśnie, jeszcze o pierwszej. Ja z kolei poszedłem o 5 tego dnia na grillu i mimo, że już pojechałem później na Fame MMA rano i tam już było grzecznie, tam wypiliśmy sobie chyba tylko drineczka, to jednak wróciliśmy o 7 rano, bo wyjechaliśmy chyba o 3, przyjechaliśmy o 7 rano i naprawdę... Ale powiedz, jaki widok zostałeś, jak przyjechałeś. Wchodzę do domu, ciotki o godzinie 7 rano, nie zakończyły jeszcze melanżu, pomachały mi, przywitaliśmy się, także jeszcze taki ostatek imprezy zastałem. No i te dwa dni, te dwie noce nieprzespane mnie po prostu rozwaliły. Ja wstaję, jestem taki, że spoko, ale jakoś się średnio czuję. Zasypiamy, wstałem rano o 9, miałem angielski i później znowu poszedłem spać, także zbieranko po prostu siebie z podłogi, ale już nie zamulam, zaczynamy tego vloga, mam nadzieję, że się pozbieram i będzie fajnie, zaczynamy vloga, idziemy na śniadanko do Charlotte, no i lecimy, więcej energii. Na śniadanko z teściem, więcej energii, więcej radości, więcej wyspania. Zaczynamy tego vloga za 3, 2, 1. Kto jest najpiękniejszy we wsi? Kto? No, bardzo ładnie. Idziemy sobie jeszcze zdjęcia porobić przy Charlotte, bo tam jest bardzo fajne zdjęcie, fajne miejsce na zdjęcie. To stylóweczka jest. Ja ostatnio na każdym filmie mówię albo, że twoja stylóweczka fajna, albo Charlie. Ja jestem miłośnikiem. Sam chodzę tylko w dresach, więc... Chodzisz tylko w dresach, muszę zobaczyć. Tak, więc miłuję wasze stylizacje. A tymczasem przyszła do mnie rzecz, którą stworzyłem niedawno. Już wiecie na pewno, co to jest, bo bardzo często pokazuję wam fotoksiążki od printu i wy ostatnio, czy naprawdę dostałem, nie wiem, ze 100, może ze 100 wiadomości, czy będę miał kod zniżkowy na Dzień Mamy. I tak, ta fotoksiążka jest właśnie z okazji Dnia Mamy, z tym, że zrobiłem ją tym razem dla właśnie Angeliki, ponieważ jakby nie patrzeć, no jest mamą, tak? Jeszcze takiej fotoksiążki nie ma. Zobaczcie, jak ładnie to wygląda. No pięknie. Najbliższym świetem jest Dzień Mamy i naprawdę polecam wam stworzyć coś takiego. Właśnie jest tak, że ja tam na stronie printu tworzę to i dopiero jak to przychodzi, to widzę to namacalnie i mówię, wow, jakie jest super. Pamiętajcie, że tak jak powiedziałem, że na różne okazje można zrobić taką fotoksiążkę czy fotoalbum, tak też jest tyle szablonów, że dopasujecie właśnie do każdej chwili. Czy to bardziej jakieś takie szablony kwiatowe, ślubne, czy jakieś tam zwariowane, śmieszniejsze. Jesteś promieniem radości w moim sercu. Zobaczcie, jakie mogę słodkie zdjęcia wszystkie. Mama, moja narzeczona i moja córeczka. Tutaj z pierwszego roczku. Tutaj bąbel. Widzicie dobrze? Nie widzicie pewnie dobrze. O tutaj, zobaczcie, jaki śmieszny bąbel. Jeszcze pokażę wam w taki sposób. Jak widzicie, ja wybrałem taki szablon, tak jak mówiłem, bardziej kwiatowy i wszystkie te ułożenia zdjęć też wy wybieracie. Także tutaj widzicie, tutaj są 4 zdjęcia, ale tutaj na przykład jest tylko jedno. I tak to wygląda dalej. Jezu, jak ja dawno nie widziałem tego zdjęcia. Znaczy jak robiłem, ale poza tym to naprawdę... O, tutaj łobuz największy. I na koniec tutaj zobaczcie, jest taki wierszyk. Mamo, w dniu twojego święta dziękuję ci za przekonanie, że jestem najcenniejszym skarbem twojego życia. Więc uważam, że no powiedzcie mi, czy to nie jest świetny prezent dla Angeliki? Co jest tak cudownego, że się musiałam przestać malować? Prezent od Charlie. To jeszcze przedwczesny, ale już podaję, żeby wiesz. Przejrzyj sobie tak szybko, nie? Już później sobie na spokojnie przejrzysz, ale zobacz jaka słodka w ogóle. Piękne, ale jakie ładne kwiatuszki. Tak, właśnie też mówiłem. Wow. Ubuza naszego, nie? Tak.
To jest na dzień mamy dla ciebie, nie? Wiem. Wow. Ale super. A tutaj jak spaliśmy po jakimś, widzisz, zobacz, niewyspaniu. No. Śliczne. Nie spodziewałam. O Jezu! Łobuz. Reagujesz na te same zdjęcia co ja. Nie ucię na końcu, mogę. Moje. I tutaj okładeczkę widziałeś? Napisałam. Widziałeś, jaka? Moje. Fajne? Tęsknię. Jak widzicie, prezent się udał. Naprawdę warto coś takiego mieć. Zbliża się dzień mamy, więc róbcie, twórzcie fotoksiążki, fotoalbumy i fotoplakaty. Ja mam dla was jak zwykle kod zniżkowy, czyli pod filmem klikacie w link i pobieracie kod, który wam daje, uwaga, 35% zniżki na fotoksiążki, 22% na fotoalbumy i fotoplakaty. Także pobierajcie zniżkę, pobierajcie kod. Twórzcie swoje albumy i miejcie prezent, czy na dzień mamy, czy na inną okazję. Dodatkowo, przez to, że jest dzień mamy, także mamy zasługują na relaks, oprócz tego, że jest ta zniżka, to jeśli zrobicie zakupy z moim kodem i wypełnicie kilka zadań konkursowych, to możecie wygrać bon do spa o wartości 2500 dla dwóch osób. Więc możecie sobie pojechać na taki wyjazd, czy to z partnerem, czy to z przyjaciółką, z kolegą, z koleżanką, z kim tylko chcecie i myślę, że takie coś się, trzeba powiedzieć, opłaca, ale po prostu zasłużyłyście na to, zasłużyliście ludzie na to, żeby sobie odpocząć, więc ja wam szybko przeczytam, co musicie zrobić, żeby wziąć udział w tym konkursie, ale i tak jak pobierzecie zniżkę na maila, to dostajecie całe te informacje. 2500 dla dwóch osób, wystarczy, że złożycie zamówienie z moim kodem, wypełnicie zadanie konkursowe, wypełnicie zadanie konkursowe, czyli podanie numeru zamówienia, które zamówicie i odpowiecie na pytanie, a ty jak wykorzystujesz chwilę dla siebie. Wszystkie informacje o konkursie dostajecie na maila, jak pobierzecie kod, ale już od razu tak mówię. Miłych zakupów, miłego tworzenia, bo naprawdę oprócz tego, że można to robić z pozycji telefonu, to jest mega frajda, milion tych szablonów. Warto, warto, naprawdę warto. Pobierajcie zniżkę, twórzcie fotoalbumy, a my lecimy dalej z vlogiem. Przyjechaliśmy, niestety nie mamy fajnego stolika, więc jesteśmy na takich wysokich, jak się mówi, jak się taki stolik? Jak? Hokerach. Hokerach? A to na szyję? To jak jest? Choker. A, choker. No. Choker. Czekamy na teścia i jemy. Ja mam ochotę na jakieś jajko. Na taką jakąś jajeczniczkę. O, zobaczcie, właśnie o tym wam mówię. Taki jest ból. Starzy, ale właśnie. Że wiesz, że tak się mówi, ciasne, ale własne, a my, że ja starzy, ale że mamy siebie, nie? No to chodzi. Prawda? Tak. Jemy śniadanko. Takie to randki mam, widzicie? Zobaczcie, zapraszam dziewczynę na randki, sobie rozmawiamy. Ale ostatnio Andrzejka powiedziała mi, że uwielbia ze mną milczeć nawet. To jest komplement, uważam. Tak. Nie przy każdym da się milczeć, bo jest niezręcznie. A u nas? Można milczeć. Śniadanie, tak, Charlotte z czekoladą i tam co jeszcze mogę drugiego miejsca na przykład? Jest biała czekolada, mleczna czekolada, malina, truskawka, pomarańcza, nie wiem, żeby zmiany karmel. Malina i mleczna? Tak. Dobra. Dobrze, na razie tylko. A, jeszcze tą kanapkę z serkiem takim jest. Kozim? Tak. Dziękuję bardzo. I'm sitting right here, this is asleep. Can you make it? Jesteśmy już po śniadaniu w Charlotte, jeszcze na pamiątkę wzięliśmy chleb, ponieważ zawsze jak możemy, to bierzemy tu stąd chlebek, bo jest świetny. Do kanapek, na jakąś kolację, idealny. Mam strasznego moralniaka. Strasznego po prostu. A co poczułaś? Co myślisz, że co? Co się stało? Najprawdopodobniej na 90% złamałem Juriemu nos na treningu. Naprawdę, jakie straszne mam uczucie w ogóle, serio. Znaczy teraz już tak jakby, wiesz, wróciliśmy razem, więc się pośmialiśmy z tego, już tak wiesz, między sobą złapaliśmy dystans do tego, ale jakieś mieliśmy wymianę i go kurde hakiem trafiłem z góry, z dołu znaczy. I ma tutaj, no, na początku od razu wiesz, padł. Wszystko zobaczycie, widzowie, jak będziecie chcieli to zobaczyć, to Juri nagrał, jak to wygląda wszystko, więc zobaczycie u niego na kanale. No wygląda tak, że od razu mu się tutaj sznytka zrobiła. Czyli najprawdopodobniej od środka, bo ja nie trafiłem w to miejsce, więc od środka kość musiała to zrobić, nie? I co teraz? No nie wiem, pierwszy trening po przerwie przyszedł. Wiesz, kiedy to było? 2 minuty przed końcem treningu. Ale to coś... Jesteś winny? Znaczy, no nie, totalnie nie. Totalnie nie, ja zrobiłem wszystko tak jak trzeba, nie? To, ale mimo wszystko takie uczucie.
trener Szyszka, wiesz, już tyle razy miał w życiu jakieś złamane rzeczy. Ja mówię, a ty miałeś w życiu złamany nos? No nadal mam, nic z tym nie zrobiłem. Także on... Może Juri niech lepiej pojedzie, bo... Nie, on od razu, on teraz. O, teraz przyjechaliśmy tylko tutaj i on, bo on ma gdzieś przy sobie, przy swoim domku. To jedzie nastawić to. Potem będą nastawiali, tak wie... Połalać, mamiusia? Tak. Naprawdę? Tak. Ale i co powiedziałaś? Że jesteś duża i nie potrzebujesz, tak? Nie. Tak powiedziałaś. Pokaż, Charlie, że jest okej. Okay. Pokaż, mamie. Nie jest. O! Nie ok. Nie ok było. Troszkę ci smutno? Tak. Możecie przytulić? O Jezu. O Jezu, ale jest ci naprawdę smutno? Myszko? Jest smutno, Niuni? Ale jesteś duża. Jesteś bardzo dzielna. Drugi dzień już. Ja jestem bardzo dumna. O Jezu, ale patrz, ona chyba gra trochę. Jak ona... Ale jak ona mruży oczy, ona gra teraz w tym momencie. Teraz? Pokaż. Jezu, moja córka płacze. Charlie, ona udaje. Charlie, ale jest okej? Okay? Widzisz, ale widzisz to? Ona udaje. Ona słyszy. Dobra. Płaczesz? Naprawdę jest ci smutno? Jezus Maria, co ta mama zrobiła, że zabrała tego mamę? Także taka ciężka sytuacja się wydarzyła na treningu. Zobaczycie, koniecznie teraz wchodźcie na Jurka na YouTube, bo skoro takie coś mu się stało, to chociaż wspomóżmy go jakoś, wiecie, wyświetleniami, żebyście to zobaczyli, bo no kurde, wiecie, ja nie jestem niczego winny. Mimo wszystko, że nie jestem winny faktycznie, to jakiegoś mam takiego moralniaka, że szok. Straszne to było, naprawdę. Znaczy oby nie, jeszcze mamy nadzieję takie, że to nie. Trener mówi, że złamany. Niby przekrzywiony, ale Juri mówił, że on miał już przekrzywiony. Więc liczmy na to, że nie. W każdym razie, no krewka leciała to wszystko, więc... Niebezpieczny sport. To jest najlepszy stories, jakie nagrałem w życiu. Tu jest okej, okej. Jest ok. Ostatni raz teraz. Muszę złapać. Raz? Mamy dla ciebie propozycję, coś wymyśliłyśmy. Jaką? A co za minę obuza? Na plac zabaw, tak? Do dzieci, do Arkadii, pobawić się. I też z nią wymyśliłyśmy, że gdzie idziemy? Do kina! Na film i popcorn kupimy słodki. Ale jak do kina? Przecież ona nie da rady. Na bajkę małą, nawet na pół godziny, żeby zobaczyła sobie pierwszy raz. Pójdziemy, tak? Chcesz iść do kina do takiego wielkiego telewizorka? Jej, naprawdę idziemy? Idziemy? To zbieraj się, szybko, idziemy! Ubieraj się! Idziemy! 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 Jeszcze chwila. Nie, to nie było tak dosłownie, że się szykuj. Poczekaj, za pół godzinki dopiero. Dobra? Czekaj, ja sprawdzę na którą jest kino. Jeszcze troszkę, myszka. Nastąpiła trochę zmiana planu, a w zasadzie kolejności i nie no, w sumie już nie pójdziemy do parku zabaw dzisiaj. No chyba nie. Raczej nie pójdziemy, ponieważ sprawdziliśmy o tej porze, wiadomo, jest ostatni film. Nie ma bajek. I nie ma bajek. O 17 ile? O 17.50. O 17.50 była ostatnia bajka i to był Sonic i no idziemy na niego. Jesteśmy już spóźnieni, ale to dobrze, już przynajmniej reklamujemy. Obstawiamy, że będzie z pół godziny maksymalnie, ale zobaczymy. Myślisz, że więcej? Na pewno myślę, nie. Że pół godziny. Kupimy chipsy, kupimy popcorn. Jej! Idziemy do kina? Idziemy do kina! Tata fu, dobrze, bo gryzę sznurek w bluzie i ona mówi, że fu, tak się nie robi. Bardzo mądra dziewczynka. Uhu, ale radość! Jest duża radość, że idziemy do kina. Nie wiem, czy ona na pewno nie kuma. Uhu. Ona myśli, że coś super robimy, ale nie wiem, co to kino. O, super. Dobrze. Tak. Dziecko nie ma miejsca. Dobrze. Tylko musi iść na kolana, tak. Chyba że nikogo nie ma. No tak. Ale... Super, dziękujemy. Super, dziękujemy bardzo. Fajnie, to jest pierwsze kino w życiu, to musimy... To musi być za darmo. Mam to już z jedną dziewczynką. Że co jest? Pieczątko. A, pieczątko. Ale nie mówimy jej tego. Dobra, nie, zdecydowanie. O, dziękuję, to koleczka dla mnie. Sama Niunia musi włożyć. O, i spróbuj. Ciepła poproszę. Charlie, spróbuj. Ciasio. I? O, dobre, dobrze, dziękuję bardzo. Bierzemy to wszystko. Tak, dziękuję bardzo. A tu sobie jeszcze rozkładamy żarki. No. Popcorn. A gdzie? A tutaj.
Za nisko. Ozzy, ale ci jedzie. Sonic. Ale chyba tak lepiej, no. Z tatą lepiej na kolanach? Mówiłam, że za nisko, to ja tutaj idę obok was, dobra? Niunia, fajnie skinie? Pokaż ok. Skoro już po kąpieli, drzemce. Wow, ani kroku dalej. Ten mały zjesz, zjadł trochę za dużo hot dogów z chili. Okej, czas na wieczór filmowy. Mam dobry humor, więc Luka, pozwolę ci wygrać. Ale nie będę znów oglądał profesora Bobka. Siedzi tutaj i krzyczy na cały kino. Luka, no, fuj. Cała brudna już. Oglądaj Sonika. Dziękuję, do widzenia. Halo. A Charlie, chodź tu. Jak było? Fajnie było? Tak. Bardzo? Fajnie? Tak. To super. Tak. Luka. Głośniej. Głośno. Luka. Luka. Skąd się nauczyła? Luka mówi, skąd ona się nauczyła? Bo jej każesz cały czas tak mówić. Nie, raz tylko chciałem, jeden dzień. Luka? Myśleliśmy, że będziemy pół godziny, natomiast byliśmy ponad godzinę. Ponad godzinę czy 50 minut? Godzinę i 3 minuty. Luka liczył. No specjalnie, bo chciałem zobaczyć, jak to wyjdzie i kto wow, dużo. W kinie. I faktycznie tylko na końcu dopiero zaczęła, nie? Tak, super. Idziemy do kina niedługo? Tak? Podobało się? Tak. Tak. Chodź. Co to za szczęśliwy bieg? Nie będę wam pokazywać, co tutaj wokół się dzieje, bo jest trochę bałagan w kuchni, ale Luka usypia Charlie, a ja robię makaron, trochę taki a la bolognese. Mówię dlatego a la, że są różne techniki, a ja po prostu robię cebulkę, zaraz dam mięsko mielone, dodam czosnek, do tego dodam gdzieś tutaj mam, co to jest? Polpa? To są takie pomidorki drobne, już w takim też sosie. Mięsko i będzie pysznie. Niunia już śpi. Która jest godzina? Dzisiaj trochę późno, 21:30, czyli godzinę. Przychodzę, a już makaronik. Dobra? Boże. Boże, naprawdę pyszne. Dobre? Przepyszne. Ale mówisz tak, przecudowne. Bym ci gotowała. No to, ale przecież jakbyś gotowała źle, to chyba bym nie chciał, żebyś mi gotowała jak źle, nie? No może tak. Naprawdę? Przepyszne. Ja. Czekaj, bo nie wiem, czy to się ma dopiero na życzoną. I tak to się kończy dzień właśnie. Borelioza. Makaronik, herbatka, randka. Co oglądamy? No zobacz. Czekaj. Powrót do liceum. Ja wiem, co to jest. Ja widziałem, tak. A mówi się bolognese makaron czy bolognese? Bo powiedziałam bolognese. Spaghetti bolognese. 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 Nie, bolognese raczej, no. Bolognese niektórzy mówią. No to nic. Ale w każdym razie bardzo dobry. Dzięki. Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że podobał wam się taki vlog. Wiedziałem, że Angelika wejdzie. Wiedziałem, już słyszałem, jak słyszałem stopy, to wiedziałem, że wejdziesz mi na zakończenie. Ale muszę pędzel, cholera, bo ja mam pełno tych pędzli, a Charlie po prostu cały czas zmienię. Ja nie wiem, wszystko, kiedyś ja mamę tak kradł, ona ma dopiero 2 lata, widzisz? I mi kradnie. Widzisz? To jest karma. Karma is a bitch. Dzięki za oglądanie. Nie mam czym się pomalować. I co ja teraz zrobię? Zabrała pewnie ze sobą na wycieczkę do babci. Czekaj, gdzie to jest? Mogę już? No ale, no możesz, ale to, ale ty nie widziałeś takiego pędzla? Absolutnie nie widziałem. Do zobaczenia w kolejnych filmach, nie gdzieś się tu go wsadziłeś. Ja wsadziłem? Ty go tu wsadziłeś. Tak, ja wiem już, kto mi kradnie, to nie Charlie, tylko ty. Ona by tutaj nawet pa. Wsadziła. Ona by, pa, widzowie, ona... machamy Angelice teraz, widzowie. Pa! Buziaki, pa! Zostawiajcie łapki w górę, zostawiajcie komentarze, subskrybujcie, pamiętajcie o kodzie zniżkowym na printu, pobierajcie kody z opisu. No i co? Widzimy się w kolejnych filmach. Niech dzieje się magia. Siema, nara!